Chciałyby pomagać nam jako wolontariusze. Zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy. Będziemy te osoby kierować na te odcinki, na których będą potrzebne. Trudno nam powiedzieć teraz, jaka będzie potrzebna ilość tych wolontariuszy. W miarę zgłaszania się tych osób będziemy nimi dysponować. Proszę Państwa, jeszcze może uzupełnię tę informację, o której mówił Pan Burmistrz, na temat mieszkań, które będziemy potrzebować. Musimy pamiętać o tym, że sytuacja mieszkaniowa na terenie gminy Bogatynia już przed tą katastrofą, która nas dotknęła, była bardzo trudna. Po prostu, no, tak jak w większości rejonów Polski, mieszkań komunalnych było niewiele. Mieszkań wolnych praktycznie nie mieliśmy. Te mieszkania, które się zwalniały, były w drodze naturalnej rotacji ludności. Wyglądało to tak jak w większości miejsc w kraju, więc na pewno nie jesteśmy przygotowani na to, żeby w krótkim terminie, natychmiast, już dziś, kwaterować te osoby, które straciły dach nad głową. Możliwie najszybciej będziemy uruchamiać wszystkie możliwości kwaterowania tych osób, które potrzebują. Już dzisiaj rozpoczęliśmy analizę tych możliwości. Natychmiast podejmujemy działania, które tym osobom będą mogły pomóc. Ale musimy powiedzieć, że bez pomocy Państwa w tej sytuacji my jako gmina nie jesteśmy w stanie opanować.